Leave the dead where they fall. The dead are useless. Continue attack. Siemaneczko, dobeściaki, z tej strony Bora. Witam was w kolejnym, czwartym już odcinku z gierki Mass Effect 2. Jesteśmy nadal na pochodzie wolności. Nie dla pedałów, ale... Właśnie w kosmosie gdzieś. Co to koniec jest? Koniec fazy spoczynku. Dobrze. Coś mi to właśnie nie pasowało. Start. Czyli to pewnie będzie z tym. Co jest, kurwa? C i C. Co jest? Co jest? Halo, hej! Na końcu dopiero to miałem zrobić? Dziwne. Kolejne kredyty na moim koncie. Kurwa, Mass Effect lepiej płaci niż YouTube. Okej, zapomniałem włączyć stopera. Tej co wy, kurwa? Pojebało, bało? Przeciążenie mi! Jakim kurwa przeciążeniem? Kurwa, ten mi zaraz dostanie. Cel zdjęty! Żądło wbite! Dobra, drugi, tu jest jeszcze jeden. Jakie nie będę, nie umie. Ło kurwa, tam jest następny. Ło, i będzie po mnie chyba. Przeciążenie mi. Jakim przeciążeniem? Shepard, Praza ruszył ze swoją drużyną naprzód. Nie chcieli mnie słuchać. Chcieli zabrać stąd Vitora, zanim ty do niego dotrzesz. Można się było tego spodziewać. Szybciej! Nadal możemy ich dogonić. Spokojnie. Medigel. Co tu jeszcze mamy? Chyba nic. Czyli wracamy. Czekajcie, jak ja to robiłem? Co to jest to przeciążenie? Tutaj gdzieś to było, tak? Tak, dobra, to będę pamiętał. Czyli co, mam wracać? Nie, tutaj. Coś tam jest, nic nie widzę. Tutaj też nic, ale ja stamtąd przyszedłem chyba. Dobra, kolejne drzwi. Teraz spróbuję to przeciążenie, jeśli będzie okazja. I nie zginę. Oj, coś słyszę. Kurwa, długo do siebie będziecie mierzyć? Pojebało was, tak już wspomniałem. Są. Czekaj. Kurwa, Jaśko. Jaśko. No i jak to przeciążenie mam zrobić? Doskonale! Kurwa, I don't nie wiem.
Te mnie zajebią. Jednego mniej, tak jest. Kolejnego mniej. I kolejnego. Jesteśmy w kabinie załadunkowej. Vitor przeprogramował ciężkiego mecha, który rozwala drużynę Prazy. Chcieli dostać się do Vitora pierwsi. Schowajcie się. Otworzę wrota kabiny załadunkowej. Dobra. Znajdziemy osłonę przy drzwiach. Shepard, stań z przodu. Jestem. Idę się ukryć. No to już. Przejdź na czoło, Shepard. My pilnujemy drzwi. Aha. Chowam się. Chowam się. Znajdziemy osłonę przy drzwiach. Shepard, stań z przodu. Łatwizna. Już idę. No ale czekaj. Chwila. Ruszam. Chodzę za osłonę. No. To ja się schowam tutaj. No i co? I czemu nie ma boom? Znajdziemy osłonę przy drzwiach. Shepard, stań z przodu. Gdzie kurwa? Z tej osłony mam skorzystać. Przejdź na czoło, Shepard. My pilnujemy drzwi. Ja pierdolę, zaczynam się wkurwiać. To niech ona tutaj przyjdzie. Dobra, w ten sposób. Co to za mech? No jak mam tu przeciążenie teraz użyć? Noż ty kurwa, rumburaku. Dobra, dawaj, jebimy do niego. To ciężko opancerzony mech. Ci Quarianie nie mieli szans. Ten skurwiel nie da się tak łatwo rozwalić. Przeciążenie. Strzelam! On tu wejdzie zaraz. Przeładuj, ziomuś! Ale jest po nim. Jedność, aby ulepszyć drużynę. No i co? Ale jak mam to zrobić, to ulepszenie? Nie wiem, czy dobrze robię. Dobra. Stąd się nie da nic pozbierać. Gdzie mam iść? Tam. Co to jest do zabrania? Iryt. Okej. Otwory wracają. Mechy obronią. Bezpieczne przed rojami. Trzeba się chryć. Przed rojami? Żadnych potrzeb. To rojo się namnożył? Żadnych rojów. Vitor? Nie ma Vitora. Co on bredzi? Nie tutaj. Roje nie znajdą. Nadchodzą potwory. Trzeba się kryć. Ej, mówię do ciebie. Super. Tyle drogi, by posłuchać bełkotu idioty. A co stają? Roje nadciągają. Nawałnica rojów. Mechy ochronią. Trzeba... Wy nie jesteście nimi. Jesteście ludźmi. Oni was nie znaleźli? Kto nas nie znalazł? Otwory. Roje. Wszystkich zabra... Dlaczego koloniści nie stawiali oporu, Vitor? Co się... Nie wiecie. Nie widzieliście. Ja wszystko widzę. Co to za rój? Wygląda jak nagrania z kamer. Musiał to ręcznie zmontować. Co to jest do diabła?
Boże, to chyba zbieracz. Co to jest? To jakiś obcy? To gatunek zza przekaźnika Omega-4. Niewielu ludzi osobiście spotkało jego przedstawiciela. Z reguły posługują się pośrednikami, łowcami niewolników, najemnikami. Ich powiązania ze żniwiarzami mogłyby wyjaśnić los kolonii. Fajne. Kolejna nowa rzecz. Zbieracze dysponują zaawansowaną technologią. Mogą unieruchomić całą osadę. Ciekawe. Roje poszukiwaczy. Nikt się nie ukryje. Poszukiwacze cię znajdą, unieruchomią, potem zabiorą cię potwory. Cóż się stanęło? Dlaczego zbieracze nie porwali ciebie? Roje mnie nie znalazły. Potwory nie wiedziały, że tu jestem. Zbieracze nie słyną z dbałości o szczegóły. Może skafander zamaskował go przed ich czujnikami. Albo wykorzystywali technologię przeznaczoną do wyszukiwania ludzi. Do tej pory celami ataków były tylko ludzkie kolonie. Opowiedz mi o tych rojach. Tak cię znajdują. Chmury poszukiwaczy, maszyny jak malutkie owady. Dostają się wszędzie, znajdują cię. Potem cię żądlą, unieruchamiają. Coś jakby miniaturowe sądy. Z pawulonem. Ofiar, które unieruchamiają polem zastoju lub toksyną paraliżującą. Chcę się dowiedzieć więcej o zbieraczach. Nikt za dużo o nich nie wie. Występują tak rzadko, że wielu kwestionuje nawet ich istnienie. Ważniejsze jest pytanie, dlaczego porywają ludzkich kolonistów? O co im chodzi? Może człowiek iluzja to ustali? No, może. Co się stało potem? Potwory zabrały ludzi na statek i sobie poszły. Statek odleciał, ale wrócą tu po mnie. Nikt nie ucieknie. Raczej nie wyciągniemy z niego nic więcej, komandorze. Dziękujemy za rozmowę. Bardzo nam pomogłeś. Badałem je. Potwory. Roje. Nagrywałem na moim omnikluczu. Dużo odczytów. Elektromagnetyzm. Ciemna energia. Musimy dostarczyć te informacje człowiekowi iluzji. Bierzcie Quarianina i wezwijcie prom. Co to? Talia. Witam jest ranny. Potrzebuje leczenia, a nie przesłuchania. Nie zrobimy mu krzywdy. Musimy się dowiedzieć, czy wie coś jeszcze. Oddamy go bez uszkodzeń. Już raz próbowaliście nas zdradzić. Jeśli go wam oddamy, nigdy nie zdobędziemy potrzebnych informacji. Praza był idiotą i zapłacił za to wraz ze swoimi ludźmi. Możecie pobrać dane z omni klucza Vitora. Proszę tylko, żebyś pozwolił mi go zabrać. No dobra. Ale ja bym chciał, żeby Tali do nas dołączyła. Nie musisz stąd zabierać Vitora. Moglibyśmy współpracować, jak za dawnych lat. Dokładnie. Wciąż próbuję się pogodzić z faktem, że żyjesz i należysz do Cerberusa. Mam teraz obowiązki. Własną misję. Nie mogę jej tak po prostu porzucić. Nawet dla ciebie. No i co teraz tutaj zrobić? Tali zabierze Vitora, czy Vitor musi polecieć z nami? To na pewno zaważy na jakimś tam... na jakiejś tam dalszej fabule. Potrzebujemy Vitora. Ludzie Cerberusa go nie skrzywdzą, Tali. Daję ci na to moje słowo. Potrzebujemy tych informacji, a jasne jest, że Quarianie nie chcą się nimi dzielić. Cholera, Shepard! Zaufałam ci! Nic mu nie będzie, obiecujemy. Musimy się dowiedzieć jak najwięcej o tych zbieraczach. Co? Nie! Nie rozumiem! Gotowi do odlotu. Przygotujcie stację medyczną. Powodzenia, Shepard. Oby wydobyte od Vitora informacje były tego warte. Myślę, że będą. Inaczej wybrałbym inną decyzję. Shepard, dobra robota na Pochodzie Wolności. Niestety sprowadzony przez ciebie Quarianin nie przekazał nam żadnych dalszych informacji. Co? Za daleko odpłynął. Odeślemy go do wędrownej floty. Co ważniejsze, potwierdziłeś, że za porwaniami stoją zbieracze. Powiedz, co wiesz o tych zbieraczach? Okresowo przybywają do układów Terminusa w poszukiwaniu wydawałoby się nieistotnych przedmiotów czy okazów. W zamian przekazują z reguły swoją technologię.
po dokonaniu transakcji znikają tak szybko, jak się pojawili. Wracają poza nieujęty na mapach przekaźnik Omega-4. To pierwszy dowód na bezpośrednią agresję zbieraczy. Kolejne rzeczy muszę się dowiedzieć. Nie wiem, co to jest przekaźnik Omega-4. Dlaczego przekaźnika Omega-4 nie ma na mapie? Co o nim wiemy? Tylko tyle, że nie powrócił jeszcze żaden korzystający z niego statek. Zakładamy, że na okręty zbieraczy reaguje inaczej, pozwalając im na bezpieczną podróż. Jeśli potrafią manipulować przekaźnikami, to tylko potwierdza tezę o ich powiązaniach ze żniwiarzami. Jak myślisz, dlaczego skoncentrowali się na ludziach? Jeśli są agentami żniwiarzy, to powodów może być wiele. Ludzkość odegrała ogromną rolę w zniszczeniu suwerena. Może to wystarczyło, żeby ściągnąć na nas ich uwagę? Bardziej mnie martwi, czemu zadają sobie trud porywania kolonistów. Dlaczego ich nie zabijają, kiedy już są sparaliżowani? Co na tych transakcjach zyskują zbieracze? Nie są zbyt wylewni, jeśli chodzi o swoje motywy. Z reguły wyszukują gatunki z rzadkimi mutacjami genetycznymi czy wadami. Płacą ogromne kwoty najemnikom i łowcom niewolników za zdobywanie takich okazów. A potem odlatują. Nigdy wcześniej nie atakowali jednak konkretnego gatunku. No i brali po kilkadziesiąt okazów, nie dziesiątki tysięcy. Ukrywasz coś przede mną. Skąd wiesz, że są w to zamieszani żniwiarze? Wśród danych można znaleźć określone wzory. Rada i Przymierze chcą wierzyć, że koniec suwerena był również końcem zagrożenia ze strony żniwiarzy. Wiemy, że to nieprawda. Nie będę czekać, aż żniwiarze ruszą do boju. Musimy zaatakować pierwsi. Skoro to wojna, potrzebna mi będzie armia. Albo dobra ekipa. Tak, zgadza się. Przygotowałem dla ciebie listę żołnierzy, naukowców i najemników. Dostaniesz akta najlepszych spośród najlepszych. Możliwe, że niełatwo będzie ich znaleźć i przekonać, żeby do ciebie dołączyli. Ale masz wrodzone cechy przywódcze. Jak chcę w Rexa. Będę dalej śledzić zbieraczy i poinformuję cię, kiedy znowu się pojawią. Bądź gotów. Zatrzymaj tę listę. Chcę w ekipie tych, którym ufam. Tych, którzy pomogli mi w walce z Sarnem. Zdecydowanie tak. Od tego czasu minęły 2 lata. Większość z nich zajęła się czymś innym lub służy komu innemu. Gdzie jest Ashley Williams? Wciąż służy w Przymierzu. Dostała chyba awans. Jej akta są zaskakująco dobrze utajnione. Tali, w Rexem i Garusem na koniec się zajmę. Pomogła nam już na pochodzie wolności. Tego się nie spodziewałem. Muszę zebrać więcej danych, zanim coś postanowię. Liara? Gdzie jest Liara Coni? Na Ilium. Według moich informacji pracuje dla handlarza cieni. Wow. W takim wypadku nie można jej zaufać. No dobra, Vrex. Gdzie jest Urdnot Vrex? Powrócił na Tuczankę, która jej nie opuszcza od ponad roku. Usiłuje zjednoczyć krogańskie klany. No i Garus. Gdzie jest Garus Vakarian? Turianin zniknął kilka miesięcy po ogłoszeniu twojej śmierci. Nawet nam nie udało się go znaleźć. A ja odnajdę wszystkich. Rozumiem. Są niedostępni. Ty tu dowodzisz, Shepard. Dostaniesz, czego ci trzeba. Nadal jestem widmem. Może zdołam przekonać do pomocy Radę. Spróbuj, jeśli sądzisz, że zdołasz ich przekonać. Pamiętaj tylko, że długo cię nie było. Wszystko się pozmieniało. Ty no, na pewno. Zajmij się zbieraczami. Ja zadbam o gotowość mojej ekipy. Niech się lepiej swoimi zbieraczami zajmie. Nie sprawy, nim odejdziesz. Po pierwsze, odszukaj na Omedze Mordina Solusa. To salariański naukowiec, geniusz. Nasze informacje wskazują, że wie, jak przeciwdziałać rojom poszukiwaczy. Brzmi nieźle. Co jeszcze? Znalazłem dla ciebie pilota. Spodoba ci się, podobno jest jednym z najlepszych. Kimś, komu możesz zaufać. Nazywa się Joker? Ho, ho! Welcome back! Komandorze, jak za dawnych lat. Nie mogę uwierzyć, że to ty. I kto to mówi? Widziałem, jak wylatujesz w próżni. Miałem farta, choć i chodzi. Nic za darmo. Jak tu trafiłeś? Bez ciebie wszystko się posypało. Wszystkie sprawy, które ruszyłeś, Rada chciała tylko, żeby zniknęły. Załogę podzielono, akta ukryto, a mnie uziemiono. Przymierze odebrało mi jedyną ważną dla mnie rzecz. Wstąpiłem do Cerberusa. Ufasz człowiekowi iluzji? Nie ufam nikomu, kto zarabia więcej ode mnie. Ale nie są źli. Oni uratowali życie, nie pozwolili latać. Joker i jego teksty. Powiedzieli mi dopiero wczoraj.
Jak ja mam ściągnąć ten hełm? Kurde, Normandia? Nie. Chyba, że Normandia 2. SR2, tak. Śliczna, błyszczy. No. Japa mi się śmieje. Ta fabuła mi się coraz bardziej mnie wciąga, coraz bardziej mi się podoba. Ja tu już zostaję, spoko. Ho, ho. Miło wrócić do domu. No to mamy swój statek. Trzeba ją będzie nazwać. Normandia 2. To już jest postanowione. Albo Normandusia. Skąd Cerberus ma tyle hajsu? No i Bayer. Zadanie wykonane. Wyższy poziom. Podsumowanie zadania. Kredyty i ryt znaleziono. Dobra. Zdecydowanie tak. Zobaczymy, co dalej. Ciekawe, czy te układy, planety i tak dalej będę mógł wybierać tak jak w jedynce. Myślę, że raczej tak. Ten kostium jest najlepszy, bo najmniej pedalski ze wszystkich. Witam na pokładzie Nowej Normandii, komandorze. Przeglądałam akta osobowe. Zdecydowanie radzę zacząć od pozyskania Mordina Solusa, salariańskiego uczonego z Omegi. Wiemy, że zbieracze używają zaawansowanej techniki do unieruchamiania swoich ofiar. Będzie musiał opracować rozwiązanie, które nas przed tym ochroni. Fakt. Bez tego będziemy bezradni. Pozyskanie profesora Solusa wydaje się najlogiczniejszym punktem wyjścia. Kim jesteś? Jestem sztuczną inteligencją Normandii. Załoga nazywa mnie Eddie. Sternicy nie lubią, jak odbiera się im sterowanie statkiem. Zwłaszcza Joker. Nie steruję statkiem. Talenty pana Moro nie zmarnują się. W sytuacji bojowej obsługuję systemy walki elektronicznej i cybernetycznej. Poza tym nie mam połączenia z systemami statku. I obserwuję, analizuję i doradzam. Nic więcej. Zgaduję, że my troje plus Joker nie wystarczymy do latania tym statkiem. Normandia ma pełną załogę. Wszyscy są na swoich miejscach i czekają na twoje rozkazy. Zakończono ostatnie przygotowania do startu, komandorze. Proszę tylko wybrać punkt docelowy na mapie galaktyki w C i B, a ja wytyczę kurs. Powinniśmy z Jacobem wrócić do stanowiska. Przyjdź, jeśli będziesz miał jakieś pytania. Mam ich wiele. O, coś nowego. Co nowego jeszcze? O, super. Czyli to jest to, co wcześniej robiłem. O,
No to się mi to podoba. Czemu moja morda się tak świeci? Te rany. Co mam, jakąś fluorescencyjną krew? Co, jestem kurwa Terminator? Dobra, zobaczymy sobie coś jeszcze. Status oddziału. No jak mam sprawdzić? Ulepszenia. Aha, wybierz. Informacje. Spoks, całkiem spoks. Ulepszenia. Aha, dobra, 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 dobra. Czekajcie, wiadomości sobie może przeczytamy. Przylecę na Stadele, oczywiście, że tak. Kurwa, jestem w domu, zajebiście! Przecież to mi się zaczyna podobać! Nie mam nowych wiadomości. Kurwa, bajka. To jest to, Anderson, tak. Zobaczymy to, obejrzyj film. Dla większej kontroli taktycznej przytrzymaj lewy shift, by otworzyć okrąg mocy. To zatrzyma akcję, dając ci czas, żeby ocenić pole walki, wycelować w nowego wroga lub wybrać moc. Kiedy celujesz we wroga, wybierz moc za pomocą myszy i wciśnij lewy przycisk myszy. Możesz kazać użyć mocy każdemu z towarzyszy, więc masz do dyspozycji nawet 3 moce naraz. Moce włączą się, gdy puścisz lewy shift i wrócisz do czasu rzeczywistego. No, muszę z tego częściej korzystać. Zdecydowanie tak. Po użyciu mocy członkowie drużyny muszą czekać, aż się ponownie naładuje, co pokazuje ich wskaźnik stanu mocy. Okrąg mocy wyświetla ładujące się moce na szaro, a w tej chwili niepotrzebne lub nieskuteczne przeciwko twojemu celowi na czerwono. Moce amunicji, takie dobre, jak kłócz czy zapalająca, przestawiają... Muszę się na tym bardziej skupić, w jedynce to olewałem. Moc jedność ożywia poległych towarzyszy, ale do użycia wymaga medi żelu. Wiele mocy ofensywnych jest naprowadzanych i można nimi trafiać przeciwników pod kątem, a nawet za osłoną. By użyć mocy, przeciągnij je na interfejs i przypisz do klawiszy cyfr. Tak samo możesz przypisać moce towarzyszy. Wciśnij Q i E, by wydawać towarzyszom rozkazy ataku, ukrycia się lub zajęcia pozycji. Wciskając w tym trybie C, przywołasz do siebie towarzyszy. Dla najlepszego efektu taktycznego używaj swoich mocy w połączeniu z mocami towarzyszy. No właśnie, to będę chciał jakoś zrobić w drugiej części Mass Effecta. W jedynce jakoś to olewałem. Zobaczmy, co tutaj jeszcze do powiedzenia ma podoficer Chambers. Jestem podoficer Kelly Chambers. Mam być tu pańską asystentką. Zajmę się pańskimi wiadomościami i pomogę nadzorować załogę. To wielki zaszczyt służyć pod pana dowództwem, komandorze. Cieszę się, że jest pani w moim zespole, panno Chambers. Proszę mi mówić, Kelly. Dobrze, Kelly. Coś jeszcze? Masz chwilę, żeby porozmawiać? Dla pana zawsze mam czas. Za co jesteś odpowiedzialna? Będę pana informować o wiadomościach i spotkaniach. Jeśli któryś z członków załogi będzie miał ważną sprawę, powiem panu o tym. Za co jesteś odpowiedzialna? Będę pana informować o wiadomościach i spotkaniach. Jeśli któryś z członków załogi będzie miał ważną sprawę, powiem panu o tym. Kurde, to przed chwilą słuchałem. Ta organizacja ma złą reputację. Nie przeszkadza ci praca dla niej? Bynajmniej. Nasze metody bywają okrutne, ale Cerberus ma szlachetne pobudki. Dbamy o dobro ludzi. Rozwijamy ludzką technikę. Ratujemy ludziom życie. To dobre cele.
To brzmi, jakby Cerberus chciał zdominować obce rasy i wynieść ludzkość na szczyt. Cerberus czuwa nad dobrem ludzkości, ale to nie znaczy, że nienawidzimy obcych. Moja siostra otworzyła schronisko dla psów, ale kochała też koty. Kocham ludzkość. Kocham też Asari, Quarian, Turian, Salarian i Hanarów. To nie koliduje z ideałami Cerberusa. To bardzo pozytywne nastawienie. Co mogę powiedzieć? Lubię ludzi. Chce pan porozmawiać o czymś jeszcze? Co czujesz po przejściu na Normandię? Człowiek iluzja wybrał właśnie mnie, żebym pomogła w walce z największym zagrożeniem znanym ludzkości. Co czuję? Zaszczyt, euforię i strach. Ale przede wszystkim nabrałam otuchy. Pod pańskim dowództwem musi nam się udać. Nie martw się. Pokonamy zbieraczy. Bezgranicznie panu ufam. Od pierwszego naszego spotkania wiedziałam, że nawet jak się potknę, pan mnie złapie. Nie złapałbym cię? Nie zawiodę twojego zaufania, Kelly. Wiem. Dziękuję, Shepard. Chce pan porozmawiać o czymś jeszcze? Nie, dobra, już spoko. Dobrze. Może porozmawiamy później. Zresztą załogi myślę, że porozmawiamy sobie już w kolejnym odcinku. No, dowiemy się wielu kolejnych rzeczy. Prawość plus 2 znowu. Zbadamy sobie również tą nową Normandię. Tak też uczynimy. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli wam się odcinek podobał, wiecie co macie czynić. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, ho, pa, pa.